Dzień dobry, witam, Piotr Dudek. Dzisiaj chcę Państwa zaprosić na wspólny spacer po winnicy i namiotach, w trakcie którego dokonam oceny stopnia rozwoju pąków na moich krzewach pod kątem zastosowania oleju parafinowego przeciwko przędziorkom. Oleje parafinowe to przede wszystkim ekologiczny środek, który dość skutecznie zwalcza zarówno larwy, jak i jaja przędziorków. Problem polega na tym, że te oleje zastosowane na zielone części winorośli mogą działać fitotoksycznie. Dlatego najlepszym momentem do zastosowania olei jest właśnie faza bezlistna, ale takim najbardziej optymalnym momentem to jest taki moment, kiedy pąki pękają, gdyż wówczas larwy przędziorków wychodzą gdzieś tam z zakamarków tych pąków i rozpoczynają aktywność. I należy się tak wstrzelić z terminem oprysku, aby te pąki były w fazie wełnistej, takiego późnego wełnistego pąka, ale jeszcze żeby zielone części raczej nie były odsłonięte. No, jeśli chodzi o zwalczanie jaj, to ten okres mamy dłuższy i swobodniej możemy zastosować tutaj ten oprysk, bo te jaja po prostu wystarczy, że olej pokryje i odetnie do nich dopływ tlenu, no i już skutecznie po prostu one zostaną unicestwione, że tak powiem. A więc przejdziemy się w tej chwili po krzewach i spróbujemy ocenić poszczególne odmiany pod tym kątem. Stoimy przed odmianą muszka do deski i tak oto wygląda faza, późna już, faza wełnistego pąka. Za chwilę będzie to już zielony pąk i jest to dobry moment na wykonanie oprysku przy użyciu olei parafinowych. Olej parafinowy, na przykład treol, pramanol, te oleje bardzo dobrze zwalczają jaja i larwy przędziorków, które właśnie w tym momencie zaczynają swoją aktywność. Przy okazji widzimy uszkodzenia łozy po ubiegłorocznym gradobiciu. Perła Zali, jak widzimy, pąki już pękają, ale mogłaby to być faza bardziej zaawansowana rozwoju tego pąka. Kołubok. Pąki pękają, niektóre są już dość mocno zaawansowanym wełnistym pąku, ale dla tej odmiany można by było jeszcze troszeczkę oprysk opóźnić. Iliczewski ranny. No, jak widzimy, tutaj ociąga się z rozwojem pąków, więc w jego przypadku można by było jeszcze odczekać z zastosowaniem oleju, no ale trzeba jakoś zadecydować, nie? Nie będę czekał. Jeszcze ostateczną decyzję podejmę jutro, ale chyba już dłużej nie będę czekał. Trochę nam płacze po przycięciu, ale się tym nie przejmujemy. Dla Leona Milota jest to już właściwy termin i należy pryskać.
widzimy, że pąk jest już w bardzo zaawansowanej fazie pełnistej i za chwilę będzie zielony. Wostorg idealny, czas już na tą odmianę. Mołdawa, późna odmiana, ale jak widzimy, pąki już wchodzą w fazę pełnistą i w zasadzie można by było już zastosować dla niej olej. Krystali kwalifikuje się już do oprysku. Dla ronda niestety ewentualny oprysk wydaje się być przedwczesny. I ze zaliską jak najbardziej możemy pryskać. Jesteśmy w namiocie, od razu widać różnicę, odmiana Sphinx. No i już tak rozwinięty pąk. To pewne ryzyko przy zastosowaniu olejów, które mogą jednak na zielone części działać fitotoksycznie. Ale jeszcze związki kwiatowe są samochronione, więc możliwe, że zdecyduje się na oprysk olejem. Tak dla sprawdzenia. Century pod osłoną wygląda troszeczkę mniej zaawansowany od Sfinksa, ale również już zaawansowanie jest duże. Pora na oprysk. Tak wygląda Wiktor. Livia. No już ładnie. Nadjeżdża Azos, jest znana ze swojego późnego startu. Jest to jej pozytywna cecha, jeśli chodzi o zagrożenie przymrozkami, bo jednak zawsze ta groźba w odniesieniu do niej jest nieco mniejsza. Krasotka pod osłoną. Tak wyglądający pąk wydaje się być idealny co do zastosowania oprysku olejowego. Jest bardzo mocno rozwinięta faza pełnistego pąka, prawie że zielonego. I no, należy uznać, że właśnie w takiej fazie skuteczność oleju może być najlepsza. Biorąc pod uwagę fakt, że mam bardzo wiele odmian i jak widać na materiale, są one w różnym stadium zaawansowania rozwoju pąków, muszę podjąć decyzję, czy pryskać, czy też jeszcze się wstrzymać, ponieważ nie chcę tego załatwiać na raty i oceniam, że 70, a może nawet i więcej procent odmian kwalifikuje się do wykonania tego zabiegu, więc zadecydowałem, że jeżeli tylko pogoda pozwoli, to w dniu jutrzejszym taki zabieg wykonam. Dziękuję Państwu za wspólny spacer. Zapraszam do oglądania moich filmów, do zasubskrybowania kanału. Pozdrawiam i do zobaczenia przy okazji kolejnego filmu.